Dzień dobry. No witam. Ostatnio coś tam było o paczkach i znowu taka powiększona. I roztwieramy. Roztwierane wprawdzie nie ma już potrzeby tak bezpośrednio. Ale tutaj powinno być. Może by tak w ogóle sprawdzić, czy przysłali to, co się zamówiło. Cie pieruny, poczekajcie chwilę. Się coś nie rozkleiło. Może by tak sprawdzić w ogóle, czy to jest w środku. Zgadza się z zamówieniem. Pasowałoby. Pieruny. Czego oni to kurna chata robili? Internationale. Może przez to. Brakuje rączki. Dobra. Ciemność widzi ta ciemność. Uwaga. Ja sam jestem ciekawy, jak to wygląda w środku. Szukam jednego małego pierdolnika. Nie to. Bąbelki też nie. Ło! Sterta Suzuki. Ej, jest ich Honda. I tu jest. To już wiem, co tu jest chyba. Albo i nie. Kurna, pochytali jak im się chce. Bo tu jest jakieś maleństwo. Gdzie ja takie maleństwo zamawiam? Jest tam jeszcze co? Nie. Tu jest jeszcze. Patrzcie, co dorzucili. No to już wiadomo, skąd przybyło. Ale nie to mnie interesuje. Czyli w tym worze chyba będę musiał coś znaleźć. No to chwila. O, udało się stworzyć. Dobra, nie, bo to niewygodnie tak. Uno momento. To zapaczkujemy. Nie, pieruny. Niestety sporo z tego będzie sobie musiało zaczekać na odpowiednią ilość czasu, chęci i ochoty. Ale jest tutaj coś, czym sobie nie mogłem do końca poradzić, więc chcę znaleźć. Takie cudniki. No. Jest spis, ale dali. Picking list. Nie to do kiedyś tam. O! Nie to. Dwa. Czy dwa komplety. Bo tego nie podpisali, czy to jest komplet, czy nie, więc zamówiłem dwa. Suzuki Original Parts. Part number część 3782033D10. Mam nadzieję, że będzie pasować. Co tu jest jeszcze napisane? Co chciałem wyprostować? Suzuki Motor Corporation made in Japan. Co jest? Jak się tu do tego dostać? Tędy. Ej, znowu mi rączki brakuje. Uwaga. No bo sprawa ma się tak. Ktoś pamięta, przy zmaganiach ze stawką urypaliśmy. Poważnie. Urypaliśmy śrubkę tą. Próbowałem to jakoś tam podratować i tak dalej, ale nijak przez miesiąc czasu nie udało mi się dojść do, czy to długość śruby jest nie taka, czy coś, czy ewentualnie coś się w środku zrypało. A jest w kompleciku. O, dobrze, że się gdzieś nie wysypało. Ups. To dziadaństwo od razu wkręcimy. I tak jak powiedziałem, przez miesiąc czasu nie udało mi się dość wyregulować.
czy dłuższa śrubka, czy krótsza śrubka, czy tak, czy siak, czy owak. No sensor, kurde, że się tak wrażnie odzywa. Chyba, że wióry... Bo co się działo? No główka śruby została zerwana, czyli śruba została w środku, no to ją rozwierciłem. No to wióry zostały, wpadły do środka. I może się to nie rusza tak, jak powinno. Więc... Nie działa. O. No to cała styrta różnych i różniastych rzeczy powolutku się nazbierała, żeby zamówić, więc dorzuciłem w międzyczasie. Test, jak znajdę chwilę. Czyli za chwilę. No i testujemy sprzęt. Na razie to jest tylko wszystko tak delikatnie skręcone. Ale uwaga. Działa. Znaczy się przynajmniej na razie. I teraz tak. Coś, co do wniosku, do jakiego ja doszedłem. Wcześniej cały ten kapturek, zła ostrość, cały ten kapturek był do góry. Czyli woda spływała mi przez ten otwór do środka, a że to wszystko zaplombowane, to sobie się działa, wilgoć swoje robi. A zresztą tu widać już teraz odrobinę korozji też już jest. Jach! Więc wymyśliłem, że jak się uda... Gdzie ja zgubiłem to nakrętkę? Kluczyk, chwila, moment. No, to skoro... No, zgubiłem to. O. Żeby sobie tutaj dokręcić. Nie to. To. No i doszedłem do wniosku, że jeżeli mam na tyle kabla, zła ostrość, jeżeli mam na tyle tego kabelka, to ten kawałek puścimy na dół. Zobaczymy, czy to zadziała. Tak to ostatecznie wyszło. Tu się tego obawiam, że może temperatura od filtra, no ale generalnie i tak to wisi przy silniku, więc jest zagrzane, jakby na to nie patrzeć. No to i robimy test. Aha, rączki braknie. Spróbuję tak. Ups. Ta-da! Kolejny krok do przodu.